Cześć wszystkim tym i witajcie w kolejnym odcinku podcastu po Japonii. Dzisiejszy odcinek podcastu jest odrobinę inny niż zwykle. Tym razem nie mam gościa, który mieszka w Japonii. Spotkałem się z Marcinem z zespołu Marcin Wasilewski Trio. Jest to zespół jazzowy z Polski, który przyjechał do Japonii na trasę koncertową w styczniu, pod koniec stycznia 2019 roku. Jeden z moich widzów polecił mi na naszej grupie na Facebooku, Truszki Jajko i Emila, żebym się skontaktował z tym zespołem i może się spotkał z nimi i coś nagrał. Więc udało się skontaktować i udało się coś nagrać. Nagrałem krótką rozmowę, 15 minut. Rozmawiałem z Marcinem Wasilewskim, liderem zespołu. To była rozmowa, którą nagraliśmy tuż przed koncertem, który odbył się w Tokio, więc nie mieliśmy dużo czasu, żeby tutaj za bardzo rozmawiać. Oni także byli bardzo zajęci, więc bardzo i tak dziękuję Marcinowi, że zechciał ze mną porozmawiać, się spotkać i poświęcić swój czas. Nagrałem także dla zespołu krótki film z tego koncertu w Tokio. Możecie go zobaczyć na końcu tego odcinka. Jest to kilka minut, taki skrót tego koncertu. Dla mnie to był pierwszy raz, jak byłem na koncercie jazzowym. Nie jestem specjalistą od jazzu, od razu mówię. Uprzedzam te komentarze, że mi się nie zna, bo się nie znam. Więc jest to także pierwsza próba takiego wywiadu z gościem, który przyjeżdża do Japonii w jakimś takim konkretnym celu artystycznym. I na tym podcaście chciałbym także od czasu do czasu, jak będzie okazja, spotykać się z takimi gośćmi, czyli na przykład jak przyjeżdża z Polski jakiś zespół muzyków albo tancerzy lub kogoś, kto robi coś, żeby promować polską na przykład kulturę, sztukę tutaj w Japonii. Jeśli będę miał okazję, to bardzo chciałbym się z tą osobą spotkać i nagrać taką rozmowę, żeby pokazać właśnie doświadczenia tej osoby w Japonii. Staram się, żeby ten podcast był jak najbardziej różnorodny, żeby były materiały na różne tematy. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten podcast. Możecie go także słuchać na iTunes, na Spotify lub innych platformach podcastowych. Zostawcie tam jakiś komentarz albo recenzję. To bardzo pomaga podcastowi, żeby się rozwijał. Z tego, co do tej pory widzę, podcast się w jakiś sposób już przyjął na kanale. Wiele osób bardzo chwali tą formę. Będę się starał ją regularnie publikować. Zobaczymy, jak to po pierwszym roku publikacji wyjdzie, jakie będzie zainteresowanie. Mam kolejnych gości, mam dużo gości, więc materiały będą się pojawiały. To absolutnie mi nie grozi coś takiego, że nagle przestaną się pojawiać materiały na kanale. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy oglądają i słuchają podcastów. Przechodzimy teraz do rozmowy z Marcinem Wasilewskim i mam nadzieję, że zainteresuje Was temat polskiego jazzu. Mnie zainteresował, dowiedziałem się całkiem sporo, i zacząłem słuchać jazzu. I puszczamy sobie taką muzykę w domu z Aiko, więc naprawdę mi się bardzo, bardzo podobało. Mam nadzieję, że będzie więcej takich koncertów także w Japonii. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam na rozmowę. Cześć wszystkim tym, witajcie w kolejnym odcinku podcastu po Japonii. W dzisiejszym odcinku mam specjalnego gościa, który przyjechał z Polski do Japonii na kilka dni na koncert. Jest to Marcin Wasilewski z zespołu Marcin Wasilewski Trio. Witam wszystkich. Dzień dobry Marcinie, dziękuję, że znalazłeś troszeczkę czasu przed koncertem. Zaraz idziemy na koncert. Koncert jazzowy w Tokio. W zespole jest trzech muzyków. Czy mógłbyś przedstawić troszeczkę zespół dla tych osób, które nie kojarzą waszego zespołu? Tak, jesteśmy po raz kolejny z wizytą na koncertach w Japonii. Jest to nasza czwarta wizyta. Pierwszy raz mieliśmy przyjemność występować z Tomaszem Stańko u boku jego kwartetu, a w skład zespołu wchodzą jeszcze Sławomir Kurkiewicz na kontrabasie i Michał Miśkiewicz na perkusji. Ja gram na fortepianie i to jest już nasza kolejna wizyta, jak wspomniałem, w Japonii, którą to bardzo, bardzo lubimy odwiedzać, bo wszystko jest tak, jak powinno być, profesjonalnie, przygotowanie. I z szacunkiem do pracy, którą wykonujemy i co ważne, można zjeść przed koncertem dobre sushi, które nie obciąża tak organizmu i lżej się po prostu gra. No, mam nadzieję, że będzie się dobrze grało po tym sushi, które przed chwilą mieliśmy. Wasz zespół to jest zespół jazzowy, tak? Tak, gramy muzykę jazzową. Już wspólnie od 25 lat, bo to jest nasza taka pierwsza trasa celebrująca 25-lecie naszego istnienia. I gramy muzykę właśnie w tym składzie niezmienionym już od tylu lat. A kiedy właśnie powstał zespół? Od kiedy gracie? Bo no właśnie wcześniej graliście, prawda? Wcześniej założyliśmy zespół wraz ze Sławkiem Kurkiewiczem, ale w tym żelaznym składzie, w którym jest właśnie Michał Miśkiewicz, gramy od 25 lat, a zespół założyliśmy 28 lat temu. Także już trochę czasu minęło. No i właśnie też byliśmy w 2006 po raz pierwszy w Japonii, po drodze do Australii. Następnie byliśmy w 2008 bodaj roku i graliśmy w przepięknej sali w Tokio. Nie pamiętam teraz nazwy. Również bodaj 3 lata temu, czy 4 byliśmy na serii koncertów w Nagoi, w Tokio, w ambasadzie polskiej i w Korei, i tym razem też po koncertach w Cotton Club, które gramy dzisiaj i jutro, to jest 24-25 stycznia 2019 roku, jedziemy znów do Seulu, też na 2 koncerty. Takie niezłe tournée, i w Japonii też było tych kilka koncertów, nie tylko w Tokio, prawda? To już jest kolejny koncert. Nie, graliśmy w Takasaki, w Nagoi, też już nie pamiętam, w jakimś mniejszym miejscu. No, zawsze to są miłe wrażenia, bo Japończycy są bardzo gościnni i szczególnie dla nas jest to takie egzotyczne i bardzo miłe doświadczenie, bo właśnie pamiętam, jak Marta Karsz, która organizowała nam te koncerty po raz pierwszy, zapowiedziała, żebyśmy przywieźli jakiś prezent, jakiś drobiazg. I faktycznie dobrze, że to zrobiliśmy, bo będąc witanym, dostaliśmy taki prezent i my w odpowiedzi daliśmy z naszej strony prezent. I tak wyczułem, że to było całkiem na miejscu i dla obu stron było to bardzo, bardzo miłe. A jak to się stało, że wasz zespół pierwszy raz przyjechał do Japonii? No już wspomniałem, że to był koncert na trasie do Australii u boku Tomasza Stańko, z którym również graliśmy przez wiele lat, 15 lat. Byliśmy jakby w tym takim żelaznym składzie, obok naszego trio, które nieco dłużej istnieje. I właśnie z pomocą Marty Karsz, która pracowała jako attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Tokio, taki koncert zorganizowała. Czyli ambasada wtedy pomogła właśnie, żeby zorganizować tutaj takie wydarzenie. Tak, przy pomocy ambasady i oczywiście głównie Marty Karsz. Chciałem się spytać Ciebie, jakie były te pierwsze wrażenia z Japonii? Przyjechaliście tutaj po raz pierwszy. Co zrobiło na Tobie największe wrażenie po przyjeździe? No już przede wszystkim ich obyczajowość, ich bardzo miłe nastawienie do każdego człowieka spotkanego na ulicy, w sklepie. I to jest takie dosyć duże zderzenie pozytywne z tą kulturą, którą mamy u boku siebie w Polsce i nie tylko. Zależy oczywiście od kraju i od danego człowieka. Ale taka wszędobylska właśnie kultura osobista, która jest i grzeczność, i schludność, i to, że jest to tak czysto i profesjonalnie, już nawiązując do muzycznej strony, tak? Bo zawsze tu przyjeżdżamy jakby prezentując swoją muzykę, czyli zawodowo się tu spełniamy i zawsze to jest duża przyjemność, bo wszystko jest na swoim miejscu, tak? Instrumenty, dbałość o szczegóły, o strojenie, o plan koncertu, miejsce, ludzie również, którzy po koncercie podchodzą. No, jest to naprawdę wyjątkowy kraj pod tym względem i chciałoby się, żeby wszędzie na świecie tak było. Miło mi to słyszeć. Czy jest ktoś, kto Wam tutaj pomaga, powiedzmy, załatwiać te koncerty, sprzedawać płyty? Bo niedawno wydaliście płytę, tak? Live. To był ten live z 2016 roku, tak, jeśli się nie mylę. Tak. I czy to też w Japonii właśnie sprzedawaliście? No, my nagrywamy od wielu lat, już po początek 2000, płyty dla wytwórni niemieckiej ECM, która jest znana na całym świecie, w Japonii również, bardzo wręcz znana. Wczoraj mieliśmy okazję być w Tower Records przy Shibuya. plac i weszliśmy i były wszystkie moje płyty naszego zespołu, ale najnowsza się wyprzedała, także nie było najnowszej płyty, także no, mam nadzieję, że to dobry znak. I Japończycy w ogóle lubią fortepian z Polski, szczególnie z racji muzyki Chopina. I to w ogóle oni uwielbiają jakby fortepian sam w sobie. No a Chopin jest szczególny dla nich, ta właśnie romantyczna muzyka naszego mistrza, geniusza Chopina szczególnie ich porusza. I my na tej fali jakby również się wpisujemy w ich gusta. Mnie to właśnie zastanawiało, dlaczego polskie zespoły jazzowe przyjeżdżają tutaj do Japonii, jak wygląda ta scena. Kiedy słyszałem właśnie, że przyjeżdżają tutaj polscy muzycy właśnie, którzy grają jazz, nie miałem nigdy okazji posłuchać, dzisiaj będzie pierwszy raz tak naprawdę. I właśnie mnie zastanawia, jak oni odbierają tą waszą muzykę, jaki jest ten kontakt tutaj z tą publicznością japońską. No tak już czysto technicznie po prostu trzeba bardzo dobrze grać i to pod tym względem publiczność się nie różni nigdy, nigdzie. Po prostu jeśli grasz na odpowiednim poziomie i wzwyż, no to ta reakcja zawsze jest właściwa, powinna być wszędzie. Aczkolwiek może to nie jest jakaś żelazna zasada, ale japońska publiczność jest bardzo, bardzo wyedukowana, wysublimowana i osłuchana. Czyli poprzeczka jest wysoko postawiona. Poprzeczka jest wysoko postawiona, bo przecież tutaj ten jazz amerykański święci triumfy już od wielu, wielu lat. Pierwsze koncerty Miles Davis czy Cannonball Adderley, Coltrane, przecież już tu grano jazz w latach 60., dlatego też czy Keith Jarrett później w latach 80. i do tej pory. I co też miłego związanego z tym pierwszym takim miłym wrażeniem po pobycie w Japonii, to jest, że muzyka jazzowa z lat 50., 60. leci w każdej praktycznie restauracji. I to jest bardzo miłe i takie, no, z racji tego, że my gramy muzykę jazzową, no, dla naszego ucha to jest miód na sercu. Przyglądałem Instagrama japońskiego i szukałem po hashtagu właśnie was i były już wpisy z poprzednich koncertów z tego turnieju i wszystkie były takie naprawdę pozytywne, bardzo im się wszystkim podobało. Widzę. Tak, po pierwszej, drugiej, trzeciej wizycie tych znajomości pokoncertowych, później przekładających się na znajomości facebookowe, trochę przybyło i faktycznie mamy swoich fanów tutaj, którzy nas wspierają i lubią muzykę. A jak wygląda ta scena jazzowa tutaj w Japonii? Czy znacie jakieś zespoły? Czy z nimi gracie? Czy spotykaliście się? Tu też jest paru wybitnych muzyków i to światowego formatu, jak Hiromi, jak Makoto Ozone. Wielu, wielu też mniej znanych, którzy wyemigrowali do Stanów, żeby grać tam tą muzykę w miejscu, gdzie rdzennie ta muzyka została stworzona, czyli w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych. No jest dużo bardzo dobrych muzyków, tak ściśle nie znam sceny japońskiej, ale już od jakiegoś czasu tutaj będąc wiem, że na pewno funkcjonuje i jest, no z racji tych choćby miejsc, które odwiedzamy. Tak, są różne kluby jazzowe. Tak, no jak choćby dzisiaj Cotton Club, bardzo znany klub, obok Blue Note, jedno z najważniejszych miejsc takich stałych do grania, jak i również są duże festiwale. Czy ten japoński jazz w jakiś sposób się różni od polskiego jazzu? Nie wiem, ja się tak nie wsłuchuję za bardzo w japoński jazz, ale no myślę, że każdy to ma do siebie muzyka jazzowa, że z różnych regionów świata ona potrafi brzmieć różnie i na pewno japońska brzmi w jakiś sposób wyjątkowy, aczkolwiek oni się bardzo inspirują amerykańskim jazzem, no to jak w sumie każdy muzyk z różnych regionów świata poza Ameryką. Niemniej jednak właśnie chyba skandynawska muzyka jest najbardziej charakterystyczna w interpretowaniu jazzu. Polska trochę poniekąd również jakby się trochę wyróżnia na mapie grania jazzu na świecie. A czy pobyt tutaj w Japonii w jakiś sposób wpływa później na twoją muzykę, na to jak tworzysz? Czy w jakiś sposób ta japońska kultura, dusza, prawda, Czy to do Ciebie przemawia w ogóle ta Japonia? Jak myślisz? Tak, oczywiście. No, mam nadzieję, że wpłynie pozytywnie na tyle, że stworzę jakieś nowe utwory tuż po powrocie, a mamy w planach nagranie kolejnej płyty w maju, także będzie to jak najbardziej na miejscu i się przyda. No to już zaraz idziemy na koncert. Ostatnie pytanie, czy media japońskie się zainteresowały właśnie Waszym przyjazdem tutaj? Jest jakiś odzew z tej strony? Tak, już nie po raz pierwszy. Jutro udzielę 2 wywiadów do jednego znanego magazynu jazzowego, jak i przy poprzednich wizytach również udzielałem wywiadów dla specjalistycznych magazynów jazzowych, ściśle związanych właśnie z tą muzyką. No to widzę, że kariera w Japonii się rozwija. To bardzo cieszę, że polscy muzycy tutaj także odnajdują swoje miejsce i wy także chyba wrócicie jeszcze, prawda, do Japonii? Mam nadzieję, zamierzam. To już nie pierwszy raz, prawda, więc pewnie jeszcze się tutaj pojawicie. Mam nadzieję, że ten koncert w Cotton Club zarówno pierwszego dnia, jak i drugiego odbije się takim echem na tyle, że wrócimy tu jeszcze. No to super. No, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Też bardzo się nie mogę doczekać koncertu, bo dla mnie też jest coś nowego, więc no. Cieszę się, postaram się jak zwykle. Będę z przyjemnością słuchał. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam wszystkich widzów i słuchaczy na stronę Marcin Wasilewski Trio, gdzie można Was znaleźć na Facebooku, tak? Na Facebooku, właśnie pod nazwą marcinwasilewskitrio.com. No, w dzisiejszych czasach nie jest to trudne. Tak, więc... Tylko proszę nie mylić z piłkarzem, bardziej skupić się na muzyce. Podobnie jesteście? Nie, w ogóle. Całe szczęście. Dobra, więc jeśli Was ten odcinek zainteresował i chcielibyście posłuchać, jak gra Marcin Wasilewski Trio, zespół właśnie, który teraz występuje w Japonii, no może jakieś koncerty będą gdzieś w pobliżu Was, zapraszam, polecam serdecznie. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnych podcastach. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Arigato. Watashi no namae, Marcin Wasilewski. It's a pleasure for us to be here for the first time in this club, in Cotton Club, but not first time in Japan, in Tokyo. So anyway, it's always great to be here, to eat sushi just before the gig, a little sushi then. Present to you our music from our previous album, recent newest album called Live, which is available here and will be available for you as well to sign the CDs. present.